Proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę. Tak, ma pan? Tak. Proszę. Proszę bardzo. Czarnie, co? Gdzieś taki krótki odcinek, ale my... Proszę bardzo. Większe brawa, proszę. Proszę. Miejsce drugie, numer startowy 9. Monika Mendel. Brawo! Miejsce pierwsze, zwycięzca pierwszego biegu łazarskiego w klasyfikacji kobiet, Romana Delevo. Brawo! Gratuluję. Moje gratulacje jeszcze raz. Moment dla fotoreporterów teraz. Proszę. Dziękuję bardzo. Miejsce drugie, numer 40, książkiewki Bisz Pański. Gratulacje. I miejsce pierwsze, książkiewi świat. Przepraszam za to. No dobra, jest. I chwila dla fotoreporterów. Studiuję na WF-ie, więc ruszam się cały czas, a trenuję kilka razy w tygodniu. I jeżdżę na takie biegi właśnie sobie, startuję dla zabawy głównie. No studiuję w Poznaniu, a mnie pochodzę z Wągrowca. Gratuluję. Próbowałeś już swoje siły w maratonie poznańskim? Jeszcze nie, w tym roku. Organizacja przebiegła doskonale, wszystko się udało. Nie było żadnych problemów, reklamacji, pełen sukces można powiedzieć. Trochę było dużo roboty, ale podołaliśmy zadaniu, jestem zadowolony. Musieliśmy zbierać zapisy od uczestników i wpłaty w dzień zawodów, a także oznakowaliśmy rano trasę w parku Kasprowicza, aby nikt nie miał wątpliwości, gdzie należy biec. Całe szczęście nikt trasy nie pomylił, czyli wszystko zrobiliśmy tak jak należy. Chciałbym, żeby była to impreza cykliczna, żebyśmy tutaj biegali co roku, żeby coraz więcej osób brało udział, no i żebyśmy się dobrze bawili.